Kolejny odcinek Ametyst przed wami. Cześć, Amcia, przywita się ze wszystkimi. Znaczy, trochę jesteś taka wkurzona i podirytowana, no ale masz swoje powody. A mamy trochę zmian, które muszę wam przekazać, pokazać, żebyście wszyscy wszystko wiedzieli. Mianowicie tutaj te zmiany są, tylko się do mnie chce pokazać. O, mamy. O, nasz chłopak, nie chłopak, Skol jest tutaj. W każdym razie już wam opowiadam o zmianach. Ta myszka coś nie chce ze mną współpracować. W ogóle ja mam jakiegoś pecha do myszek, cały czas mnie może to od ilości nagrywania. Słuchajcie, pograłam sobie trochę prywatnie i wprowadziłam zmiany. Mianowicie zbudowałam już kolejną część naszego domka, czyli kolejny kolejny kontener, taki zielony. Tutaj przeniosłam sobie nasz wiatrak i przeniosłam sobie tutaj naszą tę słoneczną taką, jak to się nazywa? No to jest słoneczne coś, co promienie słoneczne zbiera, żebyśmy mieli podwójnie produkowaną energię, bo my mamy tę energię, nie mamy, więc tak średnio. Zmieniłam sobie też ogród, ponieważ ogród wsadziłam tutaj do szklarni, którą to zrobiłam na dachu i zrobiłam to celowo, ponieważ zawsze robię te szklarnie na parterze, a stwierdziłam, że teraz chcę na dachu. I już możecie tutaj mniej więcej widzieć, jaki jest koncept na ten dom, ponieważ koncept na ten dom to są takie właśnie kontenery poukładane, jeden na drugim, takie wiecie, różne kolorowe kontenery, więc ten dom na pewno będzie bardzo kolorowy. No i chciałam go wpasować też tutaj w ten klimat. Kolejna rzecz, która przeszła zmianę, to tutaj mamy już uchwalony kolejny plan działania, ponieważ mamy tutaj zrobiony, moi drodzy, ogród. No to jakieś rzeczy niby do kupienia. Wspólny nasz ogród, gdzie możemy sobie hodować zielska i inne tego typu rzeczy, więc będą sobie tutaj rosły i to wyszło tak, że no po prostu na to zagłosowałam, więc z lokalnymi planami działania przeszło. I muszę wyłączyć te oświetlania i ozdabiania domu, bo mnie to denerwuje. I kolejna rzecz, którą zrobiłam, to jeżeli chodzi o lokalne plany działania... Chodź, Amciu, pokaż to widzom. No to tutaj zgłosiłam, żebyśmy zrezygnowali z tego odnośnie wina, bo ono jest denerwujące. No i tutaj dodałam te zielone inicjatywy w porcie obietnic, bo słuchajcie, ja wam mówiłam właśnie w komentarzach, wam odpowiadałam przy okazji poprzednich odcinków, że na razie jeszcze nie chcę, żeby ta okolica była wysprzątana, ponieważ dom Amci jeszcze nie jest wysprzątany. Ale już, jak widzicie, dom Amci zaczął wyglądać, więc skoro dom Amci zaczyna wyglądać, no to też fajnie by było, żeby okolica domu Amci też zaczęła wyglądać, więc tutaj już możemy powoli wprowadzać zielone inicjatywy. No i musimy te nawodnienie, coś z nim zrobić, żeby go po prostu nie było, więc musimy teraz przekonywać naszych kolegów tutaj, żeby sobie poszli. Czemu nasza matka rozmawia z naszym chłopakiem? Sabrina! Wyślij się do domu. Ona mnie nachodzi. Matka mnie nachodzi w domu. I pamiętajcie oczywiście o zostawieniu komentarzy i łapek, subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Odwiedźcie mnie koniecznie na Instagramie, jeżeli chcecie dostawać jakieś dodatkowe informacje. I pamiętajcie o możliwości robienia zakupów z moim kodem na jej app. Jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, możecie go wpisać podczas robienia zakupów. Wtedy jej dzieli się ze mną kwotą pieniędzy, którą płacicie, w sensie 5% z kwoty, którą płacicie. Nie podwyższa wam to rachunku oczywiście. Zmień kolor obudowy, nie chcę, kolor tapety w telefonie też nie chcę. Chcę, żeby mamusia sobie poszła, a my do poparcia lokalnego planu działania... Zielone inicjatywy. Chodź, porozmawiasz sobie ze Skolem. Bo tobie brakuje, z tego co pamiętam, towarzystwa, romantyczności, czegokolwiek, nie wiem. No w każdym razie ty tutaj masz chęć flirtowania, więc skoro Skol podszedł pod twój dom, to możemy sobie z nim porozmawiać. No dalej mam problem z tym, że mi się moi simowie nie ukazują na otoczeniu. Nie wiem dlaczego, ukazują się ci, co powinni. Żałuję bardzo, bo bardzo bym chciała, żeby Grzesio Wichura na przykład się pojawił, ale go nie ma w tej chwili. Chociaż Grzesio Wichura, to z nim jest akurat taki taka beka, że on powinien się pojawić jako ostatni, a się pojawił jako pierwszy. Zainteresowania, no bo tutaj ty nie możesz ukrywać tego, że jesteś wilkołakiem, w sensie ona niby nie wie, ale my wiemy wszyscy. Poproszę o pozostanie przyjaciółmi, ożywiona rozmowa, zapytaj o Barabara, czułość, nie czułość, ja bym chciała, żebyś ty tutaj, czekaj, z romantycznych flirt, próbuj flirtować, a bo ty jesteś zdenerwowana, jakaś utrata kontroli, no dobrze. A możesz go przekonać, bo tutaj jeszcze było historię, głębokie zamyślenie, czułość, pogawędka, popraw, popisz się strojem. Było gdzieś tutaj też o tych planach działania, to ja nie mogę go przekonać do tego, rozmawiam o małżeństwie, daj klucze do rezydencji. A czemu on sobie od nas idzie? A super, fajnie, wpadł po to, żeby dwa słowa z nami zamienić i sobie poszedł. Rozmawiaj na temat ekologicznego stylu życia. No to z tym typem sobie pogadamy, jak Skol nie chce z nami rozmawiać, no co ja mu poradzę. Aha, on poszedł chyba tutaj głosować, może. Może, dlatego sobie poszedł.
Tylko teraz tak, czułość, głębokie zamyślenie, gdzie jest ta interakcja związana z przekonywaniem do... do zmienienia tego planu działania. Po gawędka, popisz się stroje, pokaż, chwal się małym domem. No ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie widzę tego. Nie widzę tej interakcji, wiecie. Próbuj flirtować. Wcześniej miałam tutaj to jest tylko przekonanie do lokalnego planu działania. O, i moje kurczaki chodzą po całym otoczeniu. Wszyscy znają moje kurczaki. Ale ja nie wiem, czy ja z nim, może ja z nim rozmawiałam już, że go przekonywałam do tej inicjatywy, w sensie do podpisu przeciwko temu nawodnieniu, no bo ja bym chciała, żeby go nie było. Naprawdę muszę już iść. No cieszę się, że musisz już, więc się nie cieszę się, ale... przekonaj do poparcia. No ja nie chcę do poparcia, ja chcę go przekonać do niepoparcia. I to tutaj gdzieś było. Ja to przekonałam już dwie osoby, ale teraz tego nie widzę. W sensie, wiecie, głosuj na lokalne plany działania. W sensie to. Zdobądź wystarczającą liczbę podpisów przed zamknięciem, ale ja tego nie widzę, tej interakcji, chyba że jestem strasznie ślepa. No nie, no czekajcie. Współlokator, no to współlokatorze naprawdę, na pewno nie ma. W podłych to sądzę, że tego nie ma. Zabawnych, no musi być to w przyjaznych, w pogawędce. Zawód, strój, preferencje, mały dom, pokaż ulubioną grę, pokaż ta. Nie ma, zapytaj, rozmawiaj, poznaj, nie ma tego. W głębokim zamyśleniu, dyskutuj, przyznaj, o rozmawiaj o obawach, zaproponuj, zaproś, zapytaj o Barabara, nie ma tego. W historiach, nie ma tego. W komplementach, nie ma tego. W narzekaniu, nie ma tego. W pasjach, nie ma tego. W plotkach, nie ma tego. Przyznaj się do marzenia o obiekcie uczuć, zainteresowania, o jest, w zainteresowaniach, dobra. Dobra, czyli to jest w zainteresowaniach. O ty stara podła! Co ty mi tu zrobiłaś? Ale będziesz miała w pierdziel, wschodząca gwiazda. Ale ty gdzie idziesz? W pierdziel będzie. Żadne przeproś, podłe. Złośliwość, pchnij ją. Amcia, walcz o swoje, nikt ci nie będzie w kaszę dmuchał. Weź, o, pięknie, cudownie. Nawrzeszczała na nas, no to będzie. Obraź ją. Co będziesz na mnie wrzeszczeć? To, że... bagatelizuj gniew. To, że sobie myślisz, że jesteś... A nie, bez odejść. Ona chleje cały czas jeszcze do tego. Schodząca gwiazda alkoholiczka, no. Zgrywaj twardzielkę. Weź, ciśnij ją! My się nie damy obrażać, drwi z niej. Nie lubi ona energicznych simów? Nie. My po prostu tej pani nie lubimy. Nie możemy się z nią... Nie możemy jej w pierdzielu spuścić? Pchnij obraź prosto w twarz, drwi... Zbesztaj, wykrzycz zakazane słowa. No nie, chyba nie możemy. My się chyba nie możemy bić z dorosłych. A szkoda. Chyba tylko z nastolatkami byśmy mogli. No nic. No w każdym razie pogadane. Głosuj na lokalne plany działania. Zobaczmy, czy zagłosowano. Nie, 2-5. To musimy się skupić teraz na ludziach, których znamy i lubimy. Albo przynajmniej mamy taką nadzieję lubić. Przyjazne powitanie, wiecie, żebyśmy mieli z nimi przyjazne relacje. Jak mamy przyjazne relacje, to może będą bardziej skłonni podpisać się pod tym. Dowcipy. My nie chcemy tego planu dla alkoholików, słuchaj. Jesteś sportowcem, powinieneś się ze mną zgodzić. Opowiedz mu śmieszną historię i poproś o podpis. Może jak z nim pogadamy trochę, to wystarczy? Ja się muszę z nim przyjaźnić? O, nie chcę. Nie, o Jezu, ty jesteś... Naprawdę jesteś za tym? Dowcip? Znaczy, moglibyśmy naszych znajomych o to chyba poprosić, ale... Historia, powiedz śmieszną historię.
Czemu nam nie rośnie z nim przyjazna? Aha. Zaproś do patrzenia w gwiazdy. Dobra, to sobie popatrzymy w gwiazdy. To może jak popatrzymy w gwiazdy, to będziesz bardziej skłonny podpisać nasz plan działania, bo tam plusy jakieś skoczą. Czemu nam nie rośnie relacja z nim? Czy to się zbugowało jakoś? Hacking, zbugowany jesteś? Ja nie mogę, hacking jest zbugowany. No dobra, to załatwimy to inaczej. A skoro nie tak, to po prostu udamy się do naszego skola znajomego. I jego na pewno o to poprosimy. Weź szybki, chłodny prysznic. I weź resztki. Nie mamy żadnych resztek. Wyrzuć zepsute jedzenie. Cały czas muszę wyrzucać zepsute jedzenie, bo nam ta lodówka nie sprzyja. W sensie niby prąd wytwarzamy, a tego prądu nie mamy. Myślę sobie, słuchajcie, że skoro my już mamy taki dosyć solidny ten kontener, to chyba możemy sobie to wyłączyć i zacząć mieć też normalnie prąd. W sensie wytwarzać ten... Tylko czy to nie koliduje? Chyba nie koliduje, ale dajcie znać w komentarzach, czy to koliduje ze sobą, że ja sobie sama prąd wytwarzam, czy po prostu będę mieć zniżkę o tyle, ile prądu wytworzyłam? Bo trochę mnie też denerwuje, że cały czas co ugotuję, to tak naprawdę się to psuje i ja nie mogę sobie nic właściwie normalnego ugotować. Szczerze mówiąc. Jest to dla mnie denerwujące, więc wolałabym sobie zrobić to tak. Co, o co chodzi? Co ty nie mogłaś zrobić? No bo już mamy taki konkretny ten domek, więc wydaje mi się, że moglibyśmy mieć już podłączenie. No bo wcześniej wiadomo, że nie, ale teraz... O, kurki, trzeba o nie zadbać. Ale teraz to już raczej dziwnie by było nie mieć tego połączenia. No i oczywiście... Idź sobie spać. Sylwester! Może się dzisiaj przyjdziemy do barów tego Sylwestra? Może coś z tego będzie. Godzina 8:55, chodź, rozrzuć karmę, one nie jedzą tej karmy, jest jakaś spleśniała. Oho, idziemy na piąterko i teraz zająć się naszymi pszczółkami. O co chodzi? Tak, ja chcę, oczywiście, że chcę, ale nie mam telefonu, więc nie mogę tak kliknąć. Gra na instrumentach muzycznych? Weź ty się ogarnij, żadne instrumenty, ty mnie nie denerwuj nawet, kobieto, bo ja sama ci ten etap wyłączę. Podlejesz sobie teren, będziesz... wiesz co? Sprzedaj wszystko, bo chyba nie potrzebujemy tych dodatkowych roślin. Spięta, ponieważ? Niezrealizowane marzenia, aha. No ja wiem. A co się stało z tym drzewem? Czemu to drzewo znikło? Bądź zniknęło. Czemu wszystkie rośliny znikają? Nie wiedziałam, że podlewanie roślin eliminuje rośliny. Chyba, że to przez to, że je przenieśliśmy. O, ja nie mogę, jaka głupia akcja. Serio? Amcia, ty to widziałaś, co się dzieje? Czy ja się dorobiłam na śmietnikach, jakby ktoś pytał? W sensie nikt nie pytał, ale tak wam mówię. Wygrzebałam bardzo ciekawe rzeczy, więc było mnie stać na dom. Ale idziemy teraz sprawdzić. Nasi koledzy żule tutaj siedzą już na ławce, ale my do nich nie idziemy. My idziemy zobaczyć, jak tam nasze plany działania, czy ktoś się podpisał bez naszej wiedzy pod tym naszym planem, czy też nie. Ale nie, czekaj, jeszcze skorzystaj sobie. Chodź, zobacz. Głosuj na lokalne plany działania. Jak ty się wolno zbierasz, ametyst? Tobie cały dzień jeden schodzi na to, żeby się zebrać. Dobrze, że jej włączyłam długie życie, bo byśmy tę serię już mieli skończoną. A za ten czas. Dobra. Wiem, że żule tutaj na ławce raczej wspierają tę inicjatywę, ale z przyjaznych tutaj głębokie zamyślenie. Poproś o radę. On jest szczęśliwy, więc może się zgodzi, jak z nim porozmawiamy. Przyznaj się jakimś marzenie, o marzeniu do obiektu uczuć i tutaj komplementy, pochwal strój, chodź, chodź, pogadaj z typem. Elwira Dzwonek? Kim jest Elwira Dzwonek i dlaczego wszyscy mnie męczą, chociaż mam telefon wyciszony? Aha, on nas nie lubi. To lubi czy nie lubi? Rozmawiaj na temat ekologicznego stylu życia. Jezu, on nas nie lubi. Oni nas nie lubią. Nikt nas nie lubi. My jesteśmy tutaj znani pewnie z tego grzebania w śmietniku i wszyscy są wkurzeni, że my grzebiemy w śmietniku cały czas. Jezu!
No nikt nas nie lubi. Ja nie mogę. Widzicie? Nikt nas dosłownie nie lubi. Same minusy. Co się odezwiemy do kogoś, to są minusy. Zainteresowania. Poproś o podpis ze zniesieniem. Nikt nie chce. Nikt nas nie lubi. Ja się chcę z nimi zaprzyjaźnić, żebyśmy mieli, ale nikt nie chce. Mówię, to przez to, że w śmietniku grzebiemy. Dobra, idziemy do Skola. Może ty powinnaś ze Skolem sobie tutaj posiedzieć? W każdym razie chodź. Więcej opcji romantyczne, flirt, może nie, ale czułość, intymność. Pocałuj go. Cudownie, twój chłopak. Znaczy nie wiem, czy twój chłopak, ale w każdym razie filtrujecie ze sobą. Zainteresowań. Skol, czy ty się zgodzisz? Poproś go o podpis za zniesieniem. Skol, zgódź się, wilczku. Nikt nie chce. A my nie chcemy wiecznie być tu nabąbieni w tym otoczeniu. Cudownie. Gotuję, ale ja nie wiem, czy on może tu... Znaczy ty i tak nie możesz tego zjeść. Tak czy siak. O, ja mogę sobie tutaj porecyklingować jakieś rzeczy dziwne. O, to możemy sobie zrecyklingować. Listo z kompostu? A czemu by nie? Skorzystajmy sobie z maszyny Skola. Co tam ugotowałeś? Ja nie mogę tego zjeść, ale z chęcią zobaczę. Chimichurri z kurczaka. Z przyjaznych. Głębokie zamyślenie. Zaproponuj szalony plan. Pogadaj sobie z nim. Opowiedz niewiarygodną historię. A czemu ty jesteś cały czas zdenerwowana? Wręcz wytworzony prezent, część do ulepszeń. Ciekawe, czy się ucieszy. To dla mnie dziękuję, Metys. Hej, może tobie uda się tego użyć. Barwnik bursztyn. No, Skol, super. Bo flirtujemy sobie trochę tutaj ze Skolem, bo powiedzmy, że razem spędzamy tutaj Sylwestra. Spróbuj uwieść. Uwielbia tradycję, odliczanie. Nie kładź się spać do późna, krzycz z radości przed telewizorem. Dobrze, będziemy to robić. Tylko wiesz co, Ametyst, skoro ty przyszłaś do niego na imprezę, to może ty się weź jakoś tak imprezowo ubierz, co? Nie wiem, w to na przykład się ubierz. A ty masz jakiś strój na imprezę? Bo ja wiem, że tobie też robiłam, ale... Ale nie wiem, co ty tam masz. Okej, ty masz takie coś. Dobra, niech będzie. Romantyczne, flirt, flirtuj, flirtuj. Szepcz uwodzicielsko. Bo flirty tutaj jako imprezowy nastrój idą. Zrób postanowienia i ozdób. Flirtuj. Pochwal wygląd. Ładnie wyglądamy, nie? Ładna jest ta, ten zestaw. Nie oglądałam nigdy tej telewizji Sylwester tutaj, ale weź, ja bym chciała, żebyście się trochę, wiesz, no, obściskiwali w końcu. Jesteście tutaj, powiedzmy, że razem, więc, no, Amcia, rozumiesz mój tok myślenia, tutaj musisz ze swoim łobuzem tutaj trochę, wiesz, szepcz słodkie słówka. Spójrz głęboko mu w oczy. Flirtuj. Oglądaj odliczanie do północy. O, on też wznosi jakiś toast. Ale chciałam odliczanie o północy, ametyst. Możesz to zrobić dla mnie? Odliczamy. Oho. Oho, oho. I co? Będą jakieś fajerwerki o północy?
Aha. To tyle? A, i pocałunek o północy, dobrze, rozumiem. Grzesiu zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jego domu. Czy ja już mogę mieć telefon z racji, że mamy dom, jak myślicie? Bo ja bym poszła do Grzesia. Grzesiu nas zaprosił, ej, chodźmy do Grzesia, tylko się ogarnij i zjesz i idziemy do Grzesia. Bo wy musicie zobaczyć jeszcze, jak Grzesio mieszka. A skoro Grzesio nas zaprosił, no to czemu by nie? Sam nas zaprosił, sam nas wywołał. To nie ja się do niego wproszę, sam dał nam znać, czy chcemy do niego przyjść, więc chcemy do niego przyjść, więc jedz sobie tutaj ametyst. Tak, cudownie, masz 163 simolony, więc w dzisiejszym odcinku nic nie zarabiamy, ale dobra, jak dojdziemy do Grzesia, musimy sobie odjąć 10 simolonów, pokażę wam, gdzie mieszka Grzesiu, bo Grzesiu mieszka tutaj, wraz ze swoimi rodzicami, bo Grzesio ma rodziców, mamy Grzesia Wichurę, mamy Roberta i mamy Amy. Więc oni wszyscy sobie w trójkę mieszkają tutaj w domu, ten dom jest z galerii pobrany, ja go nie budowałam. Więc idziemy Grzesia odwiedzić, bo skoro Grzesio nas zaprosił do siebie, no to koniecznie trzeba zobaczyć, co tam Grzesio od nas chce, prawda? Bo Grzesio to taki słodziak. Twoje pierwsze zauroczenie. I oczywiście odejmiemy sobie zaraz 10 simolonów, jak dojedziemy na miejsce, tylko muszę zobaczyć, ile mamy, 163, więc lecimy sobie, ten dom jest bardzo ładny. Lecimy sobie z Money... 153. 3, bardzo proszę. Tak, super. Tak mieszka Grzesio Wichura. Jak widzicie, bardzo ładny domek, ekodomek, ekożycie, ekodziałka. Więc lecimy sobie tutaj do niego i on tutaj jest wejście, tak. Zapukaj do drzwi. O, Grzesio wyszedł po nas. Jaki słodziak z tego Grzesia. Już, Grzesiu? Już nas zapraszasz do środka? Czy my możemy tutaj więcej opcji zainteresowania? Poproszę o podpis ze zniesieniem. Aha, tylko w otoczeniu, w którym mieszkamy. No tak. To nie jest otoczenie, w którym mieszkamy. Możesz z nim przyjazne, głębokie zamyślenie. Ożywiona rozmowa. I tak wygląda dom Grzesia. Tutaj jest kuchnia u Grzesia. Bardzo ładny jest ten dom, naprawdę ludzie w galeriach takie cuda robią, że wow. Tutaj mamy taką spiżarnię z lodówką, lodówka jest powiedzmy, że zabudowana, tutaj mamy kuchnię, blat roboczy, jakiś tam stół, no cudownie. I to jest ta pierwsza część, tutaj jakiś gabinet i łazienka i tutaj mamy salon, natomiast druga część to są pokoje, no i tutaj mamy jakąś łazienkę i tutaj mamy sypialnię rodziców Grzesia, a tutaj jest pokój Grzesia, musiałam go przerobić, ponieważ Grzesio w oryginale miał tu pokój dla małej dziewczynki, a my, no, Grzesio nie jest małą dziewczynką, Grzesio jest dużą dziewczynką, więc więc Grzesiu tak, więc Grzesiu, cieszę się, że nas zaprosiłeś. Popraw mu humor, zgrywaj twardzielkę. Twierdzi, że Grzegory jest kosmitą, to raczej nie, ale zabawne dowcipy, ty z nim oczywiście nie będziesz flirtować, ale wy się tutaj kumplujecie, tak, on jest we friendzonie twoim, więc bardzo dobrze. A tutaj są rodzice Grzesia, siedzą sobie i spożywają, pan tata Grzesia i pani mama Grzesia, oni są zrobieni w kasie, żeby Grzesio miał właśnie rodziców, bo Grzesio jest z takiego domu, gdzie są rodzice, wiecie, to jest taki zwykły człowiek, przeproś go, nie wiem za co, ale go przeproś. Czemu ty masz ze wszystkimi agresywną rozmowę? Rozstrzyganie konfliktów na plusy. Zapytaj, jak minął dzień. No i Grzesio jest zwykłym człowiekiem. Po prostu. No oczywiście ametyst nie wie o tym, że Skol jest wilkołakiem, prędzej czy później się dowie pewnie. I rozmawia o obawach. Lubi miłośników natury? Możesz lubić. Szepcz o zauroczeniu, obraź dręcz bezlitośnie. Nie, nie dręcz go bezlitośnie. Pochwal strój Grzesia. No, także wiecie, Grzesio jest tutaj normalnym człowiekiem. I pan tata Grzesia, możesz się z nim przywitać? Pani mama Grzesia? Opowiedz śmieszną historię, panowi tata i mama Grzesia. I pani mama Grzesia. Jest. Przywitaj się z nimi, musisz znać rodziców Grzesia. Pani mama Grzesia, gdzie pani idzie? Pani mama Grzesia. No cześć, pani mama Grzesia.
nowoczesny rozwój, przy stylowej ekoelewacji budynków mieszkalnych nasze stare, zmęczone bloki wyglądają na stare i zmęczone. Postanowiliśmy więc wykorzystać resztę datków i podrasować tyle rezydencji w kamieniołomie Grimsa, ile się uda. To już koniec ulepszeń ufundowanych w ramach lokalnego planu działania, nowoczesny rozwój kamieniołomu Grimsa. Czyż nie jest pięknie? O! A to tak się nagle wydarzyło. A nie mogę głosować. Przejrzyj lokalne plany, nowoczesny rozwój. No dobra, tutaj jest nowoczesny rozwój kamieniołomu. Wracamy do nas. Do naszej części otoczenia. Sorry, Grzesiu, musimy się z tobą pożegnać już. Bo my lecimy sobie tutaj. I będziemy zaczepiać naszych sąsiadów, żeby zagłosowali na nasze plany działania. I żebyśmy znieśli ten alkoholizm. To strasznie w ogóle tam wygląda, nie? Nie to, że taka melina, bo tam w sumie ta część otoczenia to jest taka melina, to oni jeszcze te upojenie sokowe sobie wnieśli, no. O, to koszmar. Chodź, będziemy czekać pod tablicą. Głosuj na lokalne plany działania, zobaczmy, jak to się teraz prezentuje w ogóle. Bo mam ileś czasu chyba na to, nie? Z tego, co pamiętam. 12, 5, 5, 9, dobra, nie będzie żadnego, co moje, to twoje, ani precz z kurtuazją. Ale ty cały czas jesteś jakaś poddenerwowana i to mnie denerwuje. No cóż, no, musimy się z kimś tutaj polubić, żeby zagłosował. Zobaczmy, czy są żule na ławce, jak zwykle. Schodzą się? No, powiedzmy. No, przyjazne, pogawędka. Chwal się małym domem, zapytaj ulubiony kolor. Nie wiem, chodź pogadaj z ludźmi po prostu. Amcia, idź. Będziemy przekonywać te typiary. Żebyśmy nie byli wszyscy tutaj żulami upojonymi sokiem w tej dzielnicy. Wiem, że są ławki. O Jezu! Ona już sobie idzie od nas. Ale nie idzie od nas. Spędźmy wspólnie razem czas. Nie wiem, kim jesteś. Zgrywaj twardzielkę. Ale zrobię sobie... Nie, nie mogę sobie z tego zrobić zdjęcia. Nie mam telefonu! To ja muszę z nią rozmawiać. Pogawędka. Pokaż zdjęcia. Chwal się małym domem. No na pewno się nie przechwalaj. Popraw humor. Więcej opcji przyjazne, zainteresowania, zapytaj o ulubioną modę, zapytaj jak minął dzień, nie pytaj o barabara obcych bab, pochwal ją szczerze, rozmawiaj o gotowaniu, wiesz, nie patrz w gwiazdy z nią, ale zabawnych może jakiś dowcip jej opowiemy, lubi modę w stylu bohemy, no właśnie widzę. Przyjazne, pokawędka. Popisz się strojem mnie, poznaj. Tak, tak, bo my musimy ten alkoholizm znieść. Rozmawia o słonecznej pogodzie. Tak, ja muszę z nim walczyć. My walczymy ze złymi rzeczami. Chwal się małym domem, zapytaj ulubiony kolor. Przyjazne, pogawędka. Co my tutaj jeszcze możemy? Poznaj. Czemu jacyś ludzie nas zaczepiają? Ja ich nie chcę. Nie rozmawiam z wami, dziwni ludzie. Ja rozmawiam tutaj z tą panią... tą. Rozmawiam z nią o zainteresowaniach. Zapytaj o zawód. Sio, w ogóle typie, psujesz mi rozmowę. Wręcz róże. Popraw humor. Jezu, tak się zeszli. Wszyscy tutaj będą ze mną rozmawiać teraz. A nie za dużo was, ja nie chcę z wami rozmawiać. Ja wcale nie chcę was lubić. Przyjazne, pogawędka. Czuję się jak moja sąsiadka, która w moim domu rodzinnym chodziła przed wyborami po domach i przekonywała, że jest super. I rozmawia o takich pierdołach. Pamiętam, moja mama miała już dość. I tak gada, żeby wiecie, nie? Taka pogawędka przed poproszeniem o to, żeby poparła moja mama ją w tych wyborach. Poproś o podpis z zniesieniem. Dobra, może to już jest dobry poziom do tego, żebyśmy ją poprosili, żeby zagłosowała przeciw alkoholizmowi, nie? Poproś o podpis za zniesieniem. Jest! Niestety jesteśmy bardzo głodni. No ale dobrze, zapukaj do drzwi. To jest dom, pod którym byliśmy tutaj wielokrotnie, ale jeszcze go nie widzieliście.
Tylko nie rozumiem, czemu oni chodzą mi tutaj na okrętkę, żeby zapukać do drzwi, no ale niestety chodzą tak w tym domu, więc trudno. Drodzy, kolejne postacie w serii. Kian i Olimpia mieszkają sobie sami w kontenerowym domu. Mieszkają bez rodziców i są tutaj bliźniakami. Moi drodzy, Kian, widzę, jest bardzo upojony chyba alkoholem, nie wiem. Natomiast Olimpia jest tutaj. Tutaj macie ich wspólne fotki. To jest rodzeństwo, które jest ze sobą bardzo, bardzo blisko i są właśnie bliźniakami. Ich salon prezentuje się w ten sposób. Ja w ogóle kocham ten dom. Jak siedziałam nad nimi, go meblowałam, to miałam mega frajdę, bo to jest dom w takim stylu, którym ja bardzo lubię meblować, czyli bardzo taki kolorowy. Taki, wiecie, że teoretycznie nic do siebie nie pasuje, ale w praktyce wszystko pasuje do siebie. Tutaj mamy taką część z telewizorem, tutaj mamy te obrazy, jakiś kominek, widzicie jakiś regał kolorowy, szafę, neony, obrazy namalowane. Tutaj mamy część kuchenną, bardzo taką kolorową kuchnię. Tutaj dalej mamy obrazy, lecimy na piętro. Na piętrze mamy pokój naszej Olimpii. Mam nadzieję, że ona może tutaj spać i ten pokój Olimpii prezentuje się tak. Uwielbiam ten dom. Ja po prostu miałam taką frajdę z jego meblowania. Tutaj mamy coś bardzo, bardzo, bardzo interesującego odnośnie nich. I oprócz tego tutaj mamy pokój Kiana, czyli taki bardzo kolorowy. Ale moi drodzy, to nie wszystko, ponieważ... O, mam tu niepomalowane. Kian i Olimpia przenieśli się tutaj z pewnych powodów. No i moi drodzy, lecimy sobie, żeby pokazać wam te powody. Mianowicie, tutaj na samym dole mają bibliotekę. Mają bardzo, 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 bardzo dużo książek. Szczególnie w ogóle w pokoju Kiana jest tych książek bardzo dużo. I oprócz tego, że tutaj mają bibliotekę, mamy sekretne przejście. A na samym dole tego domu, proszę bardzo, komnata czarodziejów. Czarodziejów, czarodziej? Kian i Olimpia są magami. Kian i Olimpia są magami i przez to mają tutaj specjalne takie talizmany. Kian, jak widzicie, ma księżyc, a Olimpia ma tutaj klucz, a ja wam teraz ich pokażę, jak się prezentują w kasie, więc lecimy do Modyfikuj Sushima. Oni się wyprowadzili ze swojego domu rodzinnego
I mieszkają sobie sami. Kian, moi drodzy, prezentuje się tak. Ma takie bardzo wytatuowaną twarz i ma malunki. On jest... no powiedziałabym taki specyficzny pod tym względem. Czarowanie czarnoksięstwo, jest geniuszem i jest perfekcjonistą. On jest bardzo, bardzo, bardzo takim inteligentnym simem, bym powiedziała. Ma kilka strojów, już wam pokazuję. Strój numer jeden jego prezentuje się tak, czyli taki zwykły, zwykły koszula, galotki i trampki. Strój numer dwa prezentuje się tak. Tutaj mamy już szersze spodnie, taka kurtka, wiecie, on ma taki styl żulerski, taki no, pasujący tutaj do takiego otoczenia. I lecimy dalej. Strój numer 3 to jest właśnie coś takiego, taki trochę punkowy, no wiecie, moje klimaty. Mnie osobiście się kojarzy z Billim Joe z RWDG Pokolenie Drugie na moim kanale. Jeżeli ktoś zna tę starą serię, to będzie mi się kojarzył. No i tutaj mamy jego strój numer 3. Strój oficjalny Kiana to jest taki strój, który on przywdziewa, kiedy, nie wiem, musi się na spotkania magiczne udać do swojej magicznej szkoły, swojej magicznej rodziny, która tutaj nie mieszka, bo Kian, słuchajcie, i Olimpia mają... to jest taka rodzeństwo, które się wyniosło, ponieważ oni trochę mieli dość tych nacisków ze strony rodziny magicznej, wiecie. Oni chcieli sobie żyć samotnie, nie być uwięzieni przez te wszystkie więzi, krwi w ogóle. No, chcieli zażyć, taki, zażyć z krasztańskiej normalności, no ale są magami, więc też czasami coś tam sobie robią, nie? Tutaj mamy strój sportowy Kiana, tutaj mamy strój do snu Kiana i ja naprawdę nie rozumiem, czemu ci simowie w ogóle się nie pojawiają na otoczeniu. Nie rozumiem tego. Stroje imprezowe mamy strój numer 1, strój numer 2 i strój numer 3. No, Kian jest nastolatkiem, jak widzicie, więc tutaj akurat wiekowo jest, jak ametyst. Strój do pływania, tutaj mamy strój na ciepłą pogodę numer 1 u Kiana, strój na ciepłą pogodę numer 2 i numer 3 prezentuje się tak. I chyba coś na zimną pogodę mu zrobiłam, tak, jeden strój. Jego siostra bliźniaczka, czyli Olimpia, moi drodzy. Olimpia Amos prezentuje się tak. Olimpia już jest bardziej taka magiczna, czyli wiecie, już w stroju, taka bardziej pasująca do tego, kim tak naprawdę jest. Jeszcze wam pokażę, jak ona z buźki się prezentuje. Prezentuje się tak. Olimpia jest z genów Kiana. Więc ona jest, powstała z niego, że tak powiem. Nie są identyczni, bo to jest... Bliźniacy, powiedzmy, o, nie jednojajowi, tylko dwujajowi, tak? Dwujajowi byli niepodobni do siebie, ale coś tam widać, nie? Mam nadzieję, że widać, że są rodzeństwem. Strój numer 2 u niej prezentuje się tak, strój numer 3 prezentuje się tak i od razu wam powiem, że oni są trochę zniekształceni przez to, że są nastolatkami, bo ja ich tworzę zawsze jako młodych dorosłych, ale wiecie, jak to nastolatkowie w simach. No, jest jak jest. I strój numer 4 Olimpii prezentuje się tak. Natomiast strój oficjalny Olimpii, strój sportowy Olimpii, strój do snu Olimpii, tutaj mamy strój imprezowy Olimpii, strój kąpielowy Olimpii i strój na ciepłą pogodę oraz strój na zimną pogodę. I naprawdę jest mi przykro, że oni wszyscy się nie pojawiali, bo no jest to mega smutne, ponieważ chciałam ich naturalnie poznać, wiecie, gdzieś na otoczeniu, bo to wszystko to są nasi znajomi, właśnie tacy mniej więcej w naszym wieku, więc tak, ale to, co będzie się działo dalej, zobaczycie już później, ponieważ mam bardzo dużo materiału. Ja wam dziękuję za oglądanie, oczywiście zapraszam was na kolejne materiały na moim kanale i klasycznie standardowo trzymajcie się cieplutko, dajcie mi koniecznie znać, kto jest waszym ulubieńcem, czy Kian, czy Sko, czy może Grzesiu? I zwróćcie właśnie uwagę na to, że tutaj Kian też jest magiem. I można powiedzieć, że ametyst tak bardzo chciała uciec od magicznej, od mamy z zdolnościami parapsychicznymi, że wpadła po prostu dosłownie z deszczu pod rynnę. Bo nie dość, że wilkołaka ma w otoczeniu, to ma jeszcze magów. Oczywiście ametyst o tym nie wie, wy wiecie, bo ciężko byłoby to ukryć, bo tak to bym to ukrywała. Ale wiecie, no musicie wiedzieć, nie da się jej tego nie wiedzieć, oglądając odcinki. Niestety w Simsach 4 nie da się tego ukrywać. Trzymajcie się cieplutko, cześć!